Dzień dobry. Nim zaczniemy przegląd tego, co w najnowszym epizodzie Ring of Honor, taka drobnostka. Oto komentarz. Powiem tak, nie przedstawiałem się, no bo po 10 latach tego ROH castowania, 10 lat, jak nic, powinni mi dać Hall of Fame'a w tym Ring of Honor. Po 10 latach tego ROH castowania, w tym prawie 8 na tym kanale, uznałem, że już każdy wie, ktożem ja. Tym bardziej, że ROH to w naszym kraju nie aż tak popularny produkt i tym bardziej prościej skojarzyć, że ja to ja. Ale przedstawić się mogę, no problemo. A właściwie zrobi to za mnie kto inny. Bobby Cruz, czyli speaker ROH, proszę bardzo. From Szczecin, Poland, weighing 190 pounds, Mr. ROH KL. Kwestie formalne mamy za sobą. Zobaczmy zatem, co szanowny pan Tony Khan wymyślił dla produktu ROH na ten tydzień. Zaczynamy od starcia Gringo Loco kontra Gravity. Gravity lubi sobie pokicać, a Gringo Loco bez problemu potrafi się do tego dopasować, co zresztą udowodnił, wykonując w tej walce z górnej liny Moonsault na rywala znajdującego się poza ringiem. A zaraz potem wykonał też Springboard Twisting Splash już w ringu. Generalnie Gringo Loco częściej przeważał w tej walce, ale i Gravity też poskakał, m.in. poprzez flip Hurricane Runę poza ring. Starcie zrobiło się potem bardziej wyrównane. Kilka naprawdę imponujących akcji, jak choćby Torture Rock, Superplex od Gringo Loco i finalnie to Gravity po Samoan Drop oraz splashu z narożnika zgarnia tutaj zwycięstwo. Czasem mówię o tym, że opener powinien rozgrzać publikę i właśnie tutaj mieliśmy coś takiego. Panowie dostali około 10 minut i proszę bardzo, dostaniesz czas na wykazanie się i udało ci się zrobić fajne starcie. Udało się wam. A teraz pojedynek, który tydzień temu został nam zapowiedziany. Silas Young kontra Josh Woods na zasadach Pure Rules. Przypomnę, że w poprzedniej erze ROH panowie występowali wspólnie w tag teamie. Silas był swego rodzaju idolem dla Josha. Potem panowie się rozeszli, nawet walczyli przeciwko sobie, a rywalizacja ta zakończyła się rezultatem 2-1 dla Josha. No, przyzwoite starcie, w którym i jeden i drugi pokazywał się z dobrej strony, ale też jeden i drugi czynił cwane zagrywki. Panowie szli cios za cios, atak za atak, aż tu nagle Josh Woods wymierzył punch zamkniętą dłonią, za co zgodnie z zasadami dostał ostrzeżenie. Przy drugim razie zostałby zdyskwalifikowany. Jednakże ta sprytna zagrywka otworzyła Joshowi drogę do wymierzenia anarchisty suplex w narożnik, co dało mu pinfall i tym samym zwycięstwo w tym pojedynku. Na zapleczu Maria mówiła nam o tym, że nie liczy się władza, a moc oddziaływania. Teraz zajmuje się scoutingiem, aby zbudować mocną drużynę dla ochrony The Kingdom i dla ochrony jej dziedzictwa. Wtem pojawiła się Leyla Hirsch, zastanawiając się głośno nad faktem, iż Maria obserwuje jej potyczki w ringu. Bo co niby Maria może jej zaoferować, czego sama by sobie nie załatwiła? Odpowiedź Marii była następująca. Możliwości. I taką dziś dostanie Leyla Hirsch w starciu z Rachel Ellering. Ale najpierw Athena kontra Brittany J. Panna Brittany próbowała, ale została w niecałe 2 minuty załatwiona. I myślę, że chyba nie trzeba nic więcej dodawać odnośnie tej walki. Natomiast po walce panny Renegade, czyli Charlotte i Robin, zaatakowały mistrzynię kobiet w ramach odwetu za zeszły tydzień. W sytuacji 2 na 1 Athena została zdominowana, ale na ring przybiegła Billy Starks, przeganiając panny Renegade. Athena nie wyraziła wdzięczności za pomoc, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. I to przyszłość najbliższa. A przyszłość taka najbliższa to zapowiedziany 2 tygodnie temu pojedynek Samoa Joe i Stokely Hathaway kontra chłopcy Daltona Castle. Przypomnę, że walkę 2 tygodnie temu zabukował Samoa Joe, uznając oczywiście z góry, że Stokely, którego ma w garści, nie będzie oponował. No i oto mamy walkę. Hathaway jeszcze przed walką powiedział, że on to jest Rough Rider tego show, a Samoa Joe to najwspanialszy mistrz, dlatego Stokely będzie w narożniku w razie potrzeby. No, scenariusz walki chyba bez zaskoczenia. Samoa Joe robił sobie z chłopcami co tylko chciał, natomiast gdy Stokely, no chciał czy nie chciał, musiał wejść do akcji, to wtedy przewaga była po stronie chłopców Daltona. No, Stokely radował się z każdej akcji, którą udało mu się wykonać, no, ale nie było tego dużo. Końcówka była taka, że Joe polecił Hathawayowi, aby wszedł ten na narożnik i wykonał double X-handle, ale gdy ten skoczył, Joe z jednym z chłopców się odsunął i Stokely zaliczył glebę, co oczywiście rozśmieszyło publikę. ROH TV Champion założył swój klacz i szybciutko zmusił oponenta do poddania się. Dodajmy jeszcze do tego, że po walce Stokely leżał nieruchomo w ringu, a Samoa Joe niewzruszony udał się za kulisy. A skoro o tym mowa, to teraz właśnie tam kroczymy. Billy Starks skonfrontowała się z siostrami Renegade. Billy ma na dziś walkę z Charlotte i tam się rozliczą za jej ingerencję, którą widzieliśmy wcześniej. Na razie mamy starcie Gates of Agony kontra Matt Seidel i Christopher Daniels. No, nie są to byle jakie nazwiska, więc nie był to squash. A jak Gates of Agony dostaną nie jobberów, tylko wartościowych rywali, to wtedy jest szansa na porządną walkę. I taką też tutaj dostaliśmy. The Fallen Angel był tym, któremu przypadła rola bycia w defensywie przez dłuższy moment. Oczywiście przyszła pora na hot tag. Seidel rusza z pełną werwą i nie ma na niego mocnych. Danielsowi potem udało się wykonać Angel Swing na Kaunie i miałby z tego pinfall, gdyby nie to, że Toaliona w ostatniej chwili to przerwał. Panowie z Gates of Agony przejęli inicjatywę i Kaun ostatecznie odliczył Danielsa do 3, zdobywając zwycięstwo dla swojej drużyny. Tym sposobem Kaun i Toaliona 17. zwycięstwo w tym roku, wciąż żadnej porażki. A ten pojedynek to był taki standardowy tag team mecz, który był ok i który jest plusowym dodatkiem dla tygodniówki. Madison Rayne w akcji, a jej rywalka to szanowna pani Dani Moe. Nie był to aż taki squash, jaki można było się spodziewać, a w każdym razie nie aż taki, jakimi nas bombardują w przypadku Atheny. Dani Moe no, trochę pokazała ze swej strony przez te trochę ponad 3 minuty, które panie dostały. Madison oczywiście ze zwycięstwem, a stało się to poprzez cross rain, czy jak kto woli, rolling cutter. Reprezentanci Dark Order w akcji, czyli Alex Reynolds, John Silver i Evil Uno. Ich trójka oponentów to Isaiah Bronner, Lord Crew i Corey Calhoun. No, cel tego squashu to pokazanie, że tak powiem, lekko innego oblicza Dark Order, no, przynajmniej w teorii. Po tym Fight Without Honor meczu przeciwko The Righteous i Stu Graysonowi na pay-per-view, teraz ekipa Dark Order jest taka bardziej agresywna, bardziej bezwzględna. To dzisiejsze starcie potrwało niecałe 4 minuty, a dominacja ekipy Dark Order była od samego początku do samego końca. Na co warto zwrócić uwagę, w trakcie walki zjawił się Stu Grayson. Dark Order zastanawiali się, czego on jeszcze może chcieć. Ze słów Graysona usłyszeć możemy, że podoba mu się ta bezwzględność Dark Order, jaką obecnie oni prezentują. A oto przed nami ROH World Champion Claudio Castagnoli. No miło, że zechciał pan nas w końcu zaszczycić swoją obecnością. Claudio przyznał, że słyszał te głosy, dlaczego nie jest obecny na show, że czyżby mu nie zależało? Kuźwa, patrzcie drodzy Państwo, no nie tylko Tony Khan, ale też i ROH World Champion Claudio Castagnoli również ogląda ROH Cast. Bardzo jestem tym wzruszony. Miło, miło. No dobra, wróćmy do konkretów. Claudio powiedział, że owszem, zależy mu. To, że go nie ma, to nie znaczy, że nie obserwuje. Claudio wspominał, jaką wielką radość miał w sercu, gdy zdobywał po raz pierwszy pas ROH World Champion, a potem Chris Jericho jako następny ROH World Champion miał w poważaniu ten pas i tą federację. Claudio odzyskał tytuł, stając się teraz dwukrotnym ROH World Championem, ale przy tej okazji zdobył cenną lekcję. Jego pasja i jego miłość do wrestlingu to brzemię. Teraz, jako ROH World Champion, jego zadaniem jest chronienie tego pasa od takich osób jak Eddie Kingston, Mark Briscoe czy Pac. Niewielu potrafi mieć takie osiągnięcia przy takich trudnościach jak on i dlatego jeśli ktoś chce wejść do ringu, do walki z nim, musi liczyć się z tym, że Claudio wejdzie do ringu, wykonać swoją robotę, a jest w tym naprawdę dobry. Następne starcie przed nami Cole Carter kontra Griff Garrisonem. No, z początku to Garrison miał przewagę, ale potem role się odwróciły. Carter naprzemiennie atakował rywala oraz pozował do publiki i przesyłał buziaczki. No, Garrison, no, wydawało się, że jeszcze zaskoczyć rywala zdoła, jednak Cole Carter skontrował jego próbę Torture Rock i po chwili pokonał oponenta, co zajęło mu w sumie 4,5 minuty. Maria Kanellis nie przyglądała się na rampie, zjawiła się dopiero po gongu kończącym pojedynek, ale tym razem zdecydowała się podejść bliżej. Maria szepnęła coś do Cartera, a ten uścisnął dłoń Garrisona i z uśmiechem na ustach razem z Marią udał się na zaplecze. Można też wspomnieć, że Cole Carter wyrównał swój stan, bo tak jak miał streak 0-3, tak teraz już jest na równo 3-3. Charlotte Renegade kontra Billy Starks. Przypomnę, że tydzień temu druga z sióstr, czyli Robin, mierzyła się z Billy Starks i to Billy z tamtego starcia wyszła zwycięsko. Już przy uścisku ręki, a jeszcze przed gongiem Charlotte zaatakowała rywalkę. Dodatkowo poza ringiem Robin zdekoncentrowała pannę Starks, co pozwoliło Charlotte utrzymać przewagę. Potem, gdy Billy doszła do głosu, miała zamiar wykonać Swanton Bomb z narożnika na rywalkę, lecz Robin w odpowiedniej chwili odsunęła swoją siostrę, przez co Billy troszkę ucierpiała. Pomimo tego Billy po otrzymaniu Michinoku Driver nie dała się odliczyć do 3, a co więcej sama pomyślnie wymierzyła Rotating Facebuster i pomyślnie odliczyła Charlotte do 3. Natychmiast po walce Robin wkroczyła do ringu, atakując Billy. Panna Starks była w tarapatach, jednakże mistrzyni kobiet Athena zdecydowała się przybiec z pomocą. Zrobiło się 2 na 2, panny Renegade wyleciały z ringu, a Athena i Billy w tej samej chwili wymierzyły im jeszcze Suicide Dive. Po wejściu z powrotem do ringu Billy zaoferowała uścisk dłoni, ale Athena tylko się roześmiała i zaprosiła Billy ze sobą na zaplecze, nazywając ją przy tym swoim sługusem. Tony Nese i Ari Daivari za kulisami. Tony Nese opowiadał o swoich grupowych ćwiczeniach, które co tydzień próbuje przeprowadzić i co tydzień ktoś mu w tym przeszkadza. Jak powiedział Tony, dostał on zapewnienie od swego menedżera Marka Sterlinga, że dziś nikt mu nie będzie w tym przeszkadzał i nareszcie będzie mógł przeprowadzić pełny trening grupowy dla tłuścioków zebranych na trybunach. Zanim przejdziemy do tego treningu, to jeszcze parę rzeczy przed nami. W tym momencie Lee Moriarty i ekipa The Workhorsemen, czyli J.D. Drake i Anthony Henry, a po drugiej stronie Darius Martin, Lee Johnson i Action Andretti. Lee Johnsona wraz widzieliśmy w akcji w tym roku, a było to w kwietniu w tag team meczu z znanym nam już Cole Carterem. Panowie wtedy mierzyli się z Silverem i Reynoldsem z Dark Order i choć wtedy wytrwali w ringu 6 minut, to jednak zeszli z niego pokonani. No więc tak, przy starciu Gates of Agony kontra Daniels i Sider mówiłem, że to był tag team mecz, który był ok i który jest plusowym dodatkiem dla tygodniówki, a tutaj właściwie mógłbym powiedzieć podobnie. Dodam do tego, że nie było przestonów. No, akcja szła żwawo i przy dobrej jakości ringowej, więc śmiało można powiedzieć, że panowie weszli, zrobili swoją robotę i zrobili ją dobrze. Pod koniec każdy każdego eliminował, a ostatnie słowo miał Action Andretti, który roll-upem z założonym mostkiem odliczył Anthony Henry'ego do 3. Za kulisami widzimy, że Athena traktuje Billy Starks jako swojego sługusa, a w międzyczasie Billy zdążyła powiedzieć, że proponuje za tydzień tag team mecz, ona i Athena kontra siostry Renegade. Kolejna walka kobiet przed nami, tym razem to Trish Adora kontra Lady Frost. No powiem tak, to co pokazały panie w ringu wyglądało dobrze i trochę szkoda, że dostały tak mało czasu, raptem 4 minuty. Trish Adora po wykonaniu Tower of London, z którego przyszła w Chestbreaker, chciała zakończyć walkę poprzez swój finisher, czyli Lariat Tubman, ale Lady Frost zrobiła unik, dalej spinning kick, następnie frostbite z narożnika, co ostatecznie sprawiło, że Lady Frost wygrywa to starcie. Taka spoko walka, szkoda, że taka krótka, no ale dajemy plusika. I tym samym Lady Frost już drugie zwycięstwo w tym roku na w sumie 5 walk. Kiera Hogan na zapleczu nam się przypomniała, a panna Hogan wyraziła zainteresowanie, aby spotkać się w ringu z Lady Frost i zapewne nastąpi to w przyszłym tygodniu. Rachel Ellering kontra Leyla Hirsch. Maria miała załatwić dla Leyli wyzwanie, no i rzeczywiście możemy powiedzieć, że tak było. Przypomnę, że tydzień temu Rachel mierzyła się z Afiną i wytrwała w ringu 7 minut. Ten pojedynek nie był lekkim spacerkiem dla panny Hirsch. Rachel nie pozostawała w tyle, jeżeli chodzi o ofensywę, a nawet udało jej się zablokować próbę cross arm breakera. Panie toczyły wyrównany bój i dosłownie moment wystarczył, aby Leyla przechyliła szalę na swoją korzyść, a zdarzyło się to poprzez założenie arm breakera, czym zmusiła pannę Rachel do poddania się. Peter Avalon kontra Dalton Castle. Petera Avalona widzieliśmy w akcji w maju, a było to w takim meczu wespół z Ryanem Nemeth'em. Wtedy po ponad 5-minutowej walce porażka z Iron Savages. No tutaj pan Avalon był w stanie być stroną atakującą, zdołał nawet skontrować próbę Bank and Rank, ale chwilę potem dał się złapać na T-Bone Suplex, a następstwem tego było Running Knee, Lariat i tym razem już pomyślny Bank and Rank. 2,5 minuty Dalton potrzebował do odniesienia zwycięstwa. No i tyle. Tym razem za kulisami spotkamy się z Shane'em Taylorem, który tydzień temu wywalczył sobie miano pretendenta do pasa ROH TV Champion, zatem przed nim walka z Samoa Joe. Shane wspominał o tym, jak w poprzedniej erze ROH dominował w tym ringu, o czym świadczy jego title reign z pasami właśnie ROH TV oraz Six Man Tag Team. Shane zapowiedział, że dla Samoa Joe nie szykuje pokonania go poprzez pin czy submission. Zamierza go po prostu znokautować, położyć spać i odzyskać to, co jego. Wracamy z powrotem na arenę. Zgodnie z zapowiedzią Tony Nese miał dostać możliwość przeprowadzenia pełnego treningu grupowego, ale ledwo zdążył powiedzieć, aby wznieść ręce w górę, gdy na rampie zjawił się jeden z członków Rady Dyrektorów, Jerry Lynn. No miło, że nam przypomnieli, że tych członków jest dwóch. Jerry chyba był ostatnio trochę zajęty i niezbyt często go widywaliśmy. No więc szanowny pan Lynn powiedział, że Tony Khan ma już jego ingerowania w show dosyć i razem znaleźli dla Tony Nisa rywala, którego pan Tony Nese dobrze zna. A tą osobą jest Metalik. A zatem mamy walkę wieczoru. Metalik kontra Tony Nese. Metalik powraca po chwilowej nieobecności, bo ostatni raz w połowie kwietnia go widzieliśmy w ROH World Championship meczu z Claudio Castagnolim. Jeszcze dodam, że jego obecny stryk w tym roku to 3-3. No więc jeżeli chodzi o to starcie, które było tutaj main eventem, no jeden zwinnie porusza się w ringu, drugi zwinnie porusza się w ringu, tym samym dostaliśmy przyjemny pod kątem czysto wrestlingowym main event. Tony Nese odwrócił uwagę sędziego, a będący w pobliżu Ari Daivari przeszkodził Metalikowi, co sprawiło, że Tony zyskał na moment przewagę. Metalik poprzez Asai Moonsault poza ring wyrównał przebieg starcia. 7 minut starcia, gdzie obaj mieli swoje nirfale i oglądało się tą potyczkę przyjemnie. Ostatecznie Metalik zaskoczył Tonego superkickiem, następnie pump handle driver i zgarnął pinfall. I to był ostatni akcent tego epizodu. Sporo akcentów pozytywnych, jeżeli chodzi o samą akcję w ringu. Trafiały się też oczywiście squashe, ale jeżeli dostarczają one jakieś informacje, jak na przykład w przypadku Dark Order, no to też to ma, powiedzmy, swoją rację bytu. W przypadku Atheny nawet się to też zdarzyło, choć oczywiście nikt nie miałby chyba nic przeciwko, aby Athena dostawała bardziej poważne wyzwania, na co sama zresztą zwracała uwagę nieraz. Swoją drogą, ciekaw jestem, jak ułożą ten tag team match, ten Athena i Billy Starks kontra siostry Renegade. No bo z jednej strony można zrobić tak, że The Renegades wygrywają, a Billy zostaje odliczona, choć formalnie wtedy Athena doznaje tej pierwszej porażki. A z drugiej strony siostry Renegade w singles meczu jedna i druga przegrały już z Billy Starks, a teraz w tag team meczu znowu miałaby być jeszcze kolejna porażka. No ale podejrzewam, że tak właśnie będzie. No zobaczymy. No ale trzeba też powiedzieć jeszcze jedną rzecz. ROH World Champion się nam znalazł. O tym, że Claudio słucha ROH Cast już mówiłem. Jeszcze raz, bardzo mi przyjemnie z tego powodu. Czekam na Samoa Joe kontra Shane Taylor i czekam na kolejny epizod, który mam nadzieję, że będzie jednak troszkę krótszy niż ten aktualny. To tak jakbyście się zastanawiali, dlaczego ten epizod o ROHcast trwa aż tyle. No, mimo tego, że sporo dzisiaj fajnej akcji w ringu, to mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie troszeczkę krócej. I niech tak też nastąpi w przyszłym tygodniu wespół razem z tą dużą dawką fajnej akcji w ringu, a będziemy wówczas dumnie wołali: oglądajcie Ring of Honor!